Cześć, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacek i Burzyk, witajcie. Sprawdzimy nożyce akumulatorowe z Lidla Parkside do trawy i krzewów. W pudełku oprócz urządzenia znajdziemy dwie wymienne końcówki, jedna do trawy, druga do krzewów, kabelek do ładowania USB na USB typu C, za co plusik, no i instrukcję obsługi, która zdecydowanie nam się przyda, jeśli będziemy chcieli zagłębić się w specyfikacji CIE. A jeśli o niej mowa, no to urządzenie z którąś z wymiennych końcówek waży niespełna kilogram, bo okolice 930 gramów. Dodatkowo bateria, jaka się tu znalazła, pozwoli nam na używanie urządzenia w okolicach godzinki. Tak więc uważam, że to, co byśmy chcieli sobie podciąć tymi małymi nożycami, zdecydowanie wystarcza, żeby to zrobić w tym czasie. Zależy kto, co chce podciąć. No jeśli chciałbyś jakieś duże faktycznie krzewy ciąć, no to do tego masz specjalne nożyce, które mają dłuższy nóż i większą przestrzeń międzyzębową. A jeśli chodzi o trawę, no to gdzieś tam, gdzie ciężko jest dotrzeć, czy to pod kaszarką spalinową, czy zwykłą kosiarką, no to wtedy z pomocą przychodzi właśnie takie nożyce akumulatorowe. Znamionowa prędkość obrotowa 1100 obrotów na minutę, tak mi się wydaje. Jeśli w czymś się pomyliłem, to możecie pisać w komentarzu, chętnie posłuchamy Waszych poprawek. Typ zabezpieczenia IPX1, z tego Burzyk się troszkę podśmiewywał na początku. Jeśli chodzi o specyfikację noży, no to nóż do cięcia trawy, szerokość cięcia 73 mm, szerokość noża 80 mm, do krzewów długość cięcia 120 mm, natomiast odległość międzyzębowa okolice 8 mm. I to no, to tak jak u mnie u Domana mniej więcej. No, to ja też mam kilka takich miejsc. No tak patrzę, jakie są te odległości jak tutaj. Taki krzew wyszedł, czasem jak trochę będzie jakiegoś orzecha, to nie. I to przede wszystkim widać na przebitkach, gdzie próbowaliśmy uciąć grubszą gałąź. O ciężarze mówiliśmy, warto wspomnieć o poziomie ciśnienia akustycznego 63 dB. Poziom mocy akustycznej gwarantowany 77 dB, czyli bym powiedział, że to urządzenie nie jest jakoś wybitnie głośne. Jeśli założymy jakieś słuchawki do pracy w ogrodzie, śmiało będziemy mogli pracować i nie będzie nam przeszkadzało. Wibracje na rękojeści. Wydaje mi się, że jest to 2,41 metra na sekundę do kwadratu, ale cokolwiek by to znaczyło, bardzo chętnie, jak w przypadku obrotów, przeczytam w komentarzu ludzi, którzy bardziej się troszeczkę znają na tym, aniżeli my. Jeśli zaś przejdziemy do wyglądu tego urządzenia, no to jest w kolorach Parkside'a, czyli czarny, czerwony, zielony. Część jest gumowana, oczywiście czerwone są przyciski, jak zawsze w Parkside'zie ten przycisk służy do tego, żebyśmy uwolnili blokadę i mogli wymienić końcówkę. Banalne jest to wpinanie, wypinanie, tak więc szybciutko, bez najmniejszego problemu. Dodatkowo tu mamy diodę informującą o pracy urządzenia czy ładowaniu. Jeśli podłączymy, świeci się na czerwono, to znaczy, że trzeba podładować. Jeśli będzie naładowane do pełna, zmieni kolor na zielony. Dodatkowo możemy obracać rączką, jeśli byśmy chcieli. Tu mamy jedno z zabezpieczeń, czyli musimy to przytrzymać, żeby uruchomić urządzenie. Pod spodem mamy spust. No i... bardziej się zbliżasz w moją stronę, ja Ci nie ufam. Zabezpieczenie wypinane. Teraz Ci nie utnę. Nie ufam głowy. I tak Ci. Nie wierzę nawet w to zabezpieczenie. Co innego, jeśli wepnę zabezpieczenie, no to wtedy jak najbardziej. No i nad zabezpieczeniem gniazdo USB typu C do ładowania. No tak, i to wszystko jest takie naprawdę nieźle skonstruowane i te nasadki, a raczej końcówki wpadają tu pewnie. Nie ma raczej strachu o to, że coś tu się wypnie podczas pracy urządzenia. Myślę, że w zupełności poprawna jakość wykonania. Też to leży dobrze w dłoni, jeśli chodzi o te powierzchnie gumowane. Natomiast tak jak można sobie wywnioskować, kilogram w tego typu urządzeniu, no tak wyważonym, niestety podłużnym bardzo, no to już tutaj będzie dawało się we znaki po kilkunastu minutach pracy. No niestety nie leży najlepiej w dłoni. Jakby
ta konstrukcja temu nie sprzyja, ale innej się nie da zrobić, żeby było jednocześnie i bezpiecznie i jakoś tam w miarę skutecznie, efektywnie. No nie jest to złe urządzenie tak na No tak, na biorąc pod uwagę, że jest dostępne w dyskoncie, bardzo popularnym dyskoncie, czyli Lidlu, w kwocie niespełna 100 zł, bo 99 zł. Ja tak naprawdę patrzyłem przez pryzmat tego noża do cięcia trawy. Ja mam kilka miejsc, gdzie ciężko mi jest dojechać pod kaszarką, kosiarką, no to wtedy z pomocą zdecydowanie przychodzi takie urządzenie. Jeśli chodzi o bardziej te urządzenie do cięcia krzewów, no to ja jako takich krzewów nie mam, niestety gałęzie, do których próbowałem to wykorzystać, były albo za grube, albo za twarde i zdecydowanie szybciej by mi to poszło ucięcie po prostu sekatorem i miałbym to szybciej z głowy, natomiast do krzewów takich jak chociażby porzeczka, którą ścinałeś, no to zdecydowanie wystarczające urządzenie, dość szybko ściąłeś ten krzew do jakiejś tam formy kuli, nawet tak właśnie nazwijmy. Nawet chciałbym dodać, że można sobie trochę artystycznie się z tym pobawić, można jakieś kształty nadać, no ja nigdy w życiu nic nie podcinałem z tego typu roślin, ale jak widać jest to proste, intuicyjne i w miarę szybkie. No poza tym, że ta ręka gdzieś tam po jakimś czasie będzie odczuwała, to naprawdę przyjemnie to się całkiem robiło. Widać efekty pracy szybko i w miarę precyzyjnie, a to myślę, że w tym przypadku jest najważniejsze. Do tego typu miękkich krzewów, miękkich łodyg naprawdę super. No suche patyki, czy troszeczkę grubsze gałęzie, już czasem trzeba poczekać, czasem trzeba trochę nagiąć, naciągnąć. Tam już tej mocy trochę brakuje, a tak jak mówisz, już grubsze gałęzie to w ogóle się nie zmieszczą w tę przestrzeń międzyzębową, no ale chyba słusznie, bo skoro nawet z takimi na ten rozmiar już czasami jest problem, że noże się zatrzymują, tak, no to grubsze już raczej na pewno byłyby po prostu męczarnią. A też nie o to chodzi, żeby stać nad jedną gałęzią 10 sekund i czekać, aż coś tam się ruszy. No, no tyle. No i w tym wypadku, jeśli będziemy tak męczyć, no to może uszkodzić się po prostu samo urządzenie sobie. Zaraz, albo silnik, albo coś. No nie jest to mój pierwszy sprzęt Parkside'a. Mam kilka już w domu, tak więc ja jestem z nich zadowolony. Prywatnie oczywiście. I z tego również uważam, że będę zadowolony przy dłuższym użytkowaniu, aniżeli teraz tylko na testy. Ciekawe, czy końcówki są dostępne, nie? Wiesz co, kiedyś moi rodzice... To się stępi, prędzej czy później, raczej prędzej. Na pewno. Kiedyś moi rodzice kupili podkaszarkę taką z Lidla i jak napisali do supportu, to mogli sobie dokupić, bo to było na takie plastikowe noże, to ileś już jakiś czas temu wstecz. No to jak napisaliśmy do supportu, no to mogliśmy to kupić bezpośrednio od nich i oni po prostu zrobiliśmy im przelew, oni nam przysłali te plastikowe noże. No, sądzę, że tu będzie podobnie. Dobrze by było, bo no, nie oszukujmy się, główną częścią ceny tego urządzenia no to będzie właśnie sam ten silnik plus rączka. A gdyby tego typu noże były wymienne, nie wiem, tam za 5 czy 10 zł, można byłoby sobie ich kilka kupić, no to okej. Okay. A jeśli raz taki nóż stępisz i cała koszarka będzie, że tak powiem, do wyrzucenia, to trochę byłoby smutne, nie? Sądzę, że nawet na AliExpress dokupisz śmiało te końcóweczki, bo mam w domu drugą taką, rodzice mi na chwilkę przywieźli, no to wygląda identyko, tylko różni się w zasadzie kolorami, no i być może akumulatorem, czy jakimiś podzespołami w środku, bo jeśli chodzi o wygląd noży, są praktycznie takie same. Tak trochę niebezpiecznie z tym wyglądasz. No bo nie wiem za bardzo, jak tego używać, ale... No, wyglądam, że tak powiem, bardziej niebezpiecznie niż w rzeczywistości jestem, bo nikomu krzywdy nie zrobiłem, a krzaków trochę ściąłem, więc... Jak widać, jest to urządzenie proste w obsłudze. No to też jest na pewno ważne. Jeśli ktoś chciałby się pozbyć niechcianej trawy z ciężko dostępnych miejsc, bądź obcinać delikatne krzaki, no to można sobie rozważyć zakup właśnie akumulatorowych nożyc do trawy i krzewów firmy Parkside przy okazji zakupu bułek, chleba czy czego innegokolwiek w Lidlu. Działa. Z Wami dzisiaj Jacek i Burzyk. Do zobaczenia.